Kilka dni temu wystartowała nowa edycja Skagena na moim serwerze bugemse.pl. I jak sami możecie się domyślać, sprawiło to, że na moim serwerze gra o wiele więcej graczy, ale niestety też cheaterów. Także postanowiłem, że w dzisiejszym filmie zrobię z tym należyty porządek i przez następną godzinę spróbuję zbanować jak najwięcej cheaterów. Także trzymajcie za mnie kciuki, a jeżeli chcecie wygrać rangę Bugger Plus na bugemse.pl, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem i komentarz ze swoim nickiem. A ja już wbijam na Skagena. Okej, a więc właśnie szedłem na Skagena i na serwerze jest łącznie 508 osób, także w sumie ciekawe, ile z nich to cheaterzy. Sam anti-cheat aktualnie pokazuje mi trochę osób, tylko że ten się wyświetla z boksa, ten tak samo. O dobra, mamy pierwszego gracza na Skagenie, Search Top 1. Typ jest ogólnie początkującym graczem, bo tutaj ma jakiegoś, nie wiem, trzeciego, czwartego seta. Ale kurde, nie wiem, czy jest cheaterem, wydaje mi się, że po prostu typ ma lagi chyba. No, no patrz, ścina mu się postać, dobra. Dobra, to nie, to kogoś innego musimy znaleźć. Okej, dobra, Axmoni zgłosił jakiegoś ziomka o niku Jamrusz S. Za niby Elytra Swappera, ale w sumie trzeba na pewno tutaj poczekać aż... O, dobra, czy to był Elytra Swapper? Czekajcie, czekajcie, muszę się mu przyjrzeć. Ej, dobra, ten typ wyszedł z serwera nagle, co jest? No, generalnie zbanować go nie mogę, no bo nic podejrzanego na moich oczach nie zrobił. No tam szybko zjął sobie Elkę, no ale to już lądując, no to mógł sobie to po prostu słysząc jednym przyciskiem, jak robi tak naprawdę większość graczy. Więc, no nie wiem, wydaje mi się, że albo był czysty, albo po prostu nie dojrzałem u niego cheatów, także... Także poproszę następnego cheatera. Dobra, mamy generalnie tutaj kolejne zgłoszenie za Elytra Swappera. Pytanie, czy ten gracz faktycznie używa swaperki, czy po prostu ktoś go tak zgłasza? No poczekajmy, aż ktoś tutaj wleci w niego po prostu. Dobra, klatę niby ma, więc ma jak używa się Elytra Swappera. Dobra, tutaj go bije jakiś ziomek. No i pytanie, czy podczas bitki nagle zmieni Elytrę na klatę. Nie, no nie zmienił. Kolejnego ziomka bije i... nie, typ miał 7 serc i wbił w typa po prostu totalnym fullu, ale okej. No ziomek nie jest zbyt inteligentny, no ale czy jest cheaterem, no? Ej, dobra, to, ta strefa dobrze mu weszła. Tylko, że tej Elytra Swapperki w ogóle nie pokazuje, a pisali ludzie, w serio chyba z dwie osoby napisały, że ma Elytra Swappera. No, dobra, znowu się bije, znowu się bije. Ej, ale on jakoś... Ej, dobra, ej, to było dziwne. Te jego ostatnie hity były serio giga dziwne, jakby miał killaurę. Czekaj, dobra, zobaczmy jeszcze na tym. Ej, dobra! Tim jest na odpierdzielcu chyba! O, zaricza mi się wyświetlił! Czekajcie, czekajcie, czekajcie! Nie no, patrz jak mu się główka rusza, nie? Dobra, to jest cheater na 100%, banujemy go. Dobra, zbanowałem go za cheaty na 5 dni. Nie no, powiem wam szczerze, że nawet nie muszę tego typa sprawdzać, żeby wiedzieć, że ma cheaty, no. Ej, dobra, chyba mam cheatera, widzowie. Ten typ jakieś 10 sekund temu, jak miałem wyłączone nagrywanie, walnął typa chyba z 8 kratek, nie? Więc generalnie trzeba to zobaczyć. Wyświetlił się również 3 razy na... Wyświetlił się również 3 razy za Richa, także no, może tutaj być faktycznie coś na rzeczy. Ale za to dostałem informację od boksiarka na Hellpopie. Ten gracz posiada autoweba, proszę go sprawdzić, bo prawie przez niego dedłem. Nie mogłem webów niszczyć, a on stawiał weby. A on stawiał weby szybko i antyweby prawie nie działały. Pił i stawiał weby. Aha, dobra. W skrócie typ jest chyba na odpale, tak? Tepnijmy się tutaj do niego i... O kurde, on nie ma itemów żadnych. Nie no, jak itemów nie ma, no to pewnie nie pokaże żadnych cheatów tutaj. Kurde. Czekajcie, a może rzucę itemy za niego? Czekajcie, czekajcie. Wezmę kit Baggera Plus. Niech on gdzieś stanie. O, tutaj na przykład. Aha, nie, na strefę awki idzie. Wyrzucę, wyrzucę, wyrzucę. No nie, nie zauważył, no. Czekajcie, wyrzuciłem całego seta 24. No czekajcie, no nie, no dlaczego? O kurde, na inny tryb idzie, dobra. Chyba idzie na Skagena. Dobra, nie, no ten gość teraz biega po lobby, dobra. Wracam po prostu poszukać innego cheatera. Ej, no ten fajny Michalisz znowu się za cheaty wyświetla. Czekajcie, nie. Tutaj coś musi być na rzeczy. O, o kurde, dobra, 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 dobra. Widzieliście tego hita? Czekajcie, jeszcze niech jeden taki będzie. Nie, dobra, tutaj jest chyba killaura na 100%. No pa, jak on spami na antycicie. Nie, dobra. Oj, poleciała panicja, ale czekajcie. Ej, dobra, widzowie, minęły 3 minuty i z tego samego adresu IP, co był ten ziomek, wleciał po prostu jakiś nowy cheater i też ma tutaj Richa, nie? No patrzcie, jak on się porusza, dobra, banuję go. Hated Bartek. I tym razem banuję go, kurna, na 10 dni. No i banuję, no i banujemy go na adres IP, dobra. Albo wiecie co? Zbanuję go w ogóle na cały serwer chyba. Global Elo, dobra. Na cały serwer go zbanowałem, no wysrane mam, no. Jeżeli cheatuję na boksie, no też jest duże prawdopodobieństwo, żeby cheatował po prostu na Skagenie, tak? Ej, nie!
no dobra, co tu się dzieje? Dobra, czekajcie, ten ziomek ma bany hopa, ja naprawdę nie wiem, dzisiaj jest taki występ cheaterów. Ja w tym momencie daję efekt Give, Macumba, Strange, 10 na 10 sekund, dobra. Dobra, i zabijasz go, mordo. A dobra, nie, dobra, ja w ogóle źle dałem. Ja dałem tę Macumbę Strange zamiast Filipowi. Czekajcie, dobra, banuję go. Ban CMD, Macumba. I też go banuję na 10 dni na IP. Też na cały serwer, do widzenia. Dzisiaj naprawdę jakaś, nie wiem, wysypka cheaterów na tym serwerze. Ale na Skygenie no nikt w sumie nie cheatował, tylko na tym boksie dzisiaj cheaterów widzę. Wróciłem generalnie na Skygena, no i pytanie, czy jest tutaj jakaś osoba na cheatach i chyba... Ej, nie ma żadnej osoby. Nie ma żadnego cheatera. A nie, dobra, jest. Reach23, kocham Asię. Dobra, czekajcie, kocham Asię. Gracz początkujący jakiś. Ma tu jak widać 3 HP tylko. O, i zobaczmy. A... Super, zobaczyliśmy. Dawaj, no pokaż swoje cheaty. Teraz pewnie jak już zbanowałem 2 osoby, no to raczej cheaterzy ogólnie się ogarną i pewnie przestaną cheatować, ale... Ej, to jest bany hop, czy to jest normalne skakanie, widzowie? Bo ja już jestem głupi. Ja już oszalałem przez tych cheaterów. Nie wyświetla się, no to dobra, to chyba bany hop nie jest. Ale zobaczymy, jak się bije z innymi graczami. Ej, dobra, patrzcie, jak mu się główka rusza. Patrzcie na to, widzieliście to? Widzieliście to? Dobra, to jest cheater na 100%. Tylko teraz, zamiast go po prostu banować, potroluję go chwilę, bo w sumie, no kurde, no jest cheaterem. Mamy tutaj, mi się wydaje, pewność. No patrzcie, jak on się porusza, nie? To nie jest normalne poruszanie się. No ma tutaj ewidentnie cheaty. Zrobimy po prostu tak, że wejdę mu do EQ. O dobra, no niech zginie. No, no zabij go, człowiek. Aha, nie zabij go. Ej, to może to też jest cheater. Dobra, zaraz sprawdzimy. No nie, no patrz jak on... Nie, no patrz jak on niszczy tego typa, nie? A, dobra, teraz trafić nie może. Ja sobie wejdę w ekwipunek tego ziomka i po prostu zabierzemy mu wszystkie itemy, które posiada, oprócz miecza. O kurde, 16 długopisów ma. No to mi się przyda, wiesz co, ja to po prostu wystawię. Wystaw. Za jedną jak po prostu sobie wystawię 16 długopisów. Się w ogóle skapnął, że mu zabrałem itemy z EQ? Infsi Kohamasie. Dobra, zabieram mu legendarny klucz, który właśnie dostał. Efekt, GIF, Kohamasie, slowness 5 na minutę. Oj. Ktoś tu spadł. Czekajcie, jeszcze raz. Dobra, typ nie wie, co się dzieje, nie? Typ teraz sobie odpalił normalnie swoje GUI od cheatów i się zastanawia, czy zamiast timera sobie spowolnienie nie odpalił. Czekajcie, dobra, dam mu kolejnego slownessa. Ej, dobra. Ziołek, co się dzieje? Czemu się zatrzymałeś? Aha, on się skillował. Ale cwaniak, czekajcie, ja mu to będę dawał cały czas. Dobra, więc co? Ja już po prostu nie będę się na nim zdęcał, nie? Ja już nie będę się na nim zdęcał. Ja po prostu widzę, ban CMD wpiszę. Kocham Asię. Dałem mu na IP, no bo wysrany w niego. Cheaty, do widzenia. Ziomeczek został zbanowany. Także, no co, no tyle mam do powiedzenia chyba, tak? Patrzmy, czy jeszcze jakiś cheater tutaj na Skygenie się wyświetla. No teoretycznie, no, za mało coś tych osób było. O, dobra, mamy Max z FHM TP. Ogólnie szczerze wam powiem, że jak widzę tego typu niki, czy jakieś po prostu losowe literki, no to jest to jednak giga sassy dla mnie. Zobaczmy teraz. Nie no, po raz kolejny, super cheaty. Tepam się do podejrzanego cheatera i umiera na 2 hity. Typowy dzień na bugiem C. Dobra, po 5 minutach awczenia ziomek wreszcie wyszedł na bitkę i czy ma cheat... O kurna, czekajcie. Nie, dobra, tutaj normalnie się bije. Czekajcie, jakoś żeby mu się zatrząsła ta główka. Na razie jest git. Ej, dobra, widzieliście to? Nie wiem, czy to nie był aimbot, tak szczerze. O, ziomkowi giga tak... Nienaturalnie machnęła ta główka w lewo. Ej, dziwne to jest, bo była jedna sytuacja, gdzie no naprawdę faktycznie wyglądał na cheatera, ale teraz przez, nie wiem, ostatnie minuty jakoś mu odwaliło. Czekajcie, dobra, dajmy mu ostatnią szansę, zanim biegnie w tym momencie jakiś ziomek. I zobaczymy, jeżeli go uderzy plecami, no to po prostu od razu banik. A jeżeli normalnie będzie się bił, no to, no nie wiem, no pójdziemy szukać innego cheatera. No, o. No. Nie, no on chyba nie ma cheatów, szczerze widzowie, no nie wiem, no jest to dziwne, tak? Jest to dziwne, że wyświetla się na antycheacie, no ale typ to po prostu, no albo ma duże lagi i antycheat się myli,
No albo po prostu typ jest na cheatach, ale jest totalnym idiotą i nie umie z tego korzystać. No, nie wiem, no w sumie obie możliwości są prawdopodobne. Dobra, generalnie jestem po 3 godzinach niebycia na serwerze z uwagi na to, że wszyscy cheaterzy nagle po prostu znikli, także no prawdopodobnie no zobaczyli, że ja tutaj banuję cheaterów, więc stwierdzili, że wyłożą, ale spokojnie, bo wbiłem po 3 godzinach, także kurde, no który tryb wybrać? No na boksie jest bardzo mało osób teraz, jest godzina w tym momencie pierwsza w nocy, także no możliwe generalnie, że żadnego cheatera nie będzie, aczkolwiek to właśnie czasami bywa złudne, bo wydaje mi się, że faktycznie o takich późnych porach często jednak ci cheaterzy się pojawiają, bo myślą, że no nie zostaną ukarani, a dzisiaj się jednak zdziwią, no bo tutaj na serwerze jestem, nie? O, jakiś kuzu spami na Skygenie, czekajcie, to jest coś. Za timera spami, nie wiem, niby może mieć lagi, ale zobaczmy. Ja sobie może te pety zdejmę, bo ej, w sumie nie wiem, czy oni widzą te pety. Dobra, możliwe, że widzą, więc lepiej jak sobie je zdejmę. Ale ten ziomek, no jak timer, jak on się nie rusza, no. Czekajcie, jakaś killaura, no naprawdę. Nikt nie używa killaury o godzinie pierwszej w nocy na Skygenie. Dobra, ogólnie przed chwilą byłem na Discordzie Bugmc i kilka osób mi powiedziało, że porobiony, czyli aktualnie, uwaga, pierwsza topka rankingu i pierwsza topka killi. W ogóle edycja ma tydzień, a typ ma 2184 killi. To jest niemożliwe. I generalnie no ludzie go zgłaszają za to, że niby tutaj gra na... No i ludzie go tutaj zgłaszali, że niby gra ziomek na Elytra Swaperze. Ogólnie wydaje mi się, że porobiony chyba nigdy nie miał bana za tego typu rzeczy. No ale kurde, no w sumie można się mu przyjrzeć trochę. Dobra, tepnąłem mu tutaj jakiegoś młodego siatkarza 2. No ja chcę zobaczyć ogólnie, czy... Kurde, a może ja tutaj przyjdę po prostu? Ale nie, przy mnie nie będzie używał Elytra Swapera. Chociaż w sumie dobra, ej dobra, chyba mam pomysł, widzowie. Zadam sobie w tym momencie wszystkie permisje na moje drugie konto. Przyjdę na tą wyspę, tylko muszę sobie zapisać nazwę. To jest wyspa... W ogóle jakaś początkowa. Aha, to jest wyspa pizzy, dobra. Jest to wyspa pizzy, muszę przyjść tutaj na drugim koncie i po prostu zacząć go napierdzielać w taki sposób, żeby pokazał przy mnie tego Elytra Swapera. Bo, no, jest szansa ogólnie, że z tego korzysta. Ogólnie bardzo możliwe, że on w sumie, kurde, wie, kim ja jestem. No ale dobra, spróbujemy go tutaj troszeczkę poobijać. Dobra, proszę bardzo. A, dobra, jestem dawaniejszy, jestem debilem. Dobra, ofam. Dobra, może się nie skapnie, nie? Może się nie skapnie, że coś tutaj nie gra. Dobra. Kurde, na razie w ogóle nie mam... Kurde, najgorsze jest to, że aktualnie on jakby nie ma potrzeby jakby używania Elytra Swapera. Ja go muszę zacząć tak serio denerwować, żeby faktycznie chciał mnie zabić. No ej, dobra. To był Elytra Swaper? Czekajcie. Ja odpalę sobie to nagranie jeszcze raz. Generalnie to wyglądało to w taki sposób, że zaczął do mnie biec, zatrzymał się na pół sekundy, zmienił na Elytrę, no i dopiero wtedy miał tą Elytrę na sobie, także chyba wydaje mi się, że nie ma Elytra Swapera. Także co, no już chyba nic tu po mnie, dzięki, że oglądaliście, do zobaczenia w kolejnym filmie, siema.